Jeden z widzów napisał w komentarzu, że fakt, iż moja żona też wybrała mnie jako najlepszego dostępnego partnera, jest kolejnym dowodem na naukowo udowodnioną hipergamię kobiet. Ciekawe, bo ja też wybrałem moją żonę jako najlepszą dostępną partnerkę spośród innych atrakcyjnych możliwości. Czyli jestem przykładem hipergamii męskiej? Tak naprawdę, to prawie każdy z nas. Niezależnie od płci, do długoterminowego, poważnego związku stara się dobrać możliwie najlepszego partnera, zwłaszcza jak ma wybór. Nad tak zwaną hipergamią użelają się przeważnie ci, którzy ze względu na ogólną cieniznę no nie mają wyboru. Zamiast się użalać, lepiej popracujcie nad sobą.